mógł być bohaterem naszej drużyny, jak nie Karolina Kudłacz-Gloc. Do ciebie należało ostatnie zdanie. No tak, ktoś musiał wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Ja mówię, dobrze, no to niech kto jak nie kapitan, więc bałam się tego strasznie, bo oglądając wiele spotkań i takich sytuacji, było często tak, że te osoby, na które się bardzo liczy, gdzieś tam przestrzeliwało, naprawdę. I bałam się tego, że akurat dotknie to mnie, ale na szczęście się nie zdarzyło. Ja bardzo byłam sfokusowana na tym, żeby rzucić tą bramkę. Już miałam róg praktycznie obrany, zanim cokolwiek się wydarzyło. To jest bardzo śmieszne i komiczne, ale tak było. No i fajnie, że udało nam się w tej drugiej połowie powalczyć i znowu pokazać nasze serce do ostatnich minut, mimo tego, że ten mecz był brzydki, nieładny, nieskładny. Nic nie wychodziło, jakoś nie nasz mecz po prostu. I niemniej trudno się gra też z takim przeciwnikiem jak Angola, który gra bardzo brutalnie. I naprawdę ja się nie dziwię z mojej perspektywy, że raz, dwa razy gdzieś tam się nie poszło między dwóch zawodników i się jakoś zdystansowało, bo to jest naprawdę niebezpieczne. I w takich meczach może wiele się wydarzyć. Mieliśmy niestety przykłady tego dzisiaj. Ten mecz bardzo często przypominał zapasy, a nie piłkę ręczną. A powiedz, czy na waszą grę bardzo wpłynął brak Joanny Drabik, bo ona już tak naprawdę na samym początku tego spotkania została brutalnie sfaulowana i musiała opuścić boisko i już nie powróciła na nie, przynajmniej dzisiaj. No tak, to oczywiście ten brak jest bardzo widoczny. Tym bardziej druga Asia nam zaraz potem również wypadła i grać bez kołowej, nominalnej, na dużym poziomie się nie da, bo praktycznie każde rozwiązanie taktyczne jest związane z ustawieniem koła, z zasłoną koła, z wybiegiem koła, z podaniem do koła i grając z osobą, która niestety nie ma doświadczenia na tej pozycji, jest bardzo ciężko, bo się nie podaje do niej piłki, mimo tego, że gdzieś tam powinna ta piłka dojść, ale nie możemy oczekiwać od kogoś, że w takiej sytuacji będzie łapał piłkę w jedną rękę, więc bardzo trudne to jest i obawiam się, że jutro czeka nas ogromnie trudne wyzwanie, bo nie sądzę po tym, co wyglądało, że obydwie będą mogły jutro wystąpić. Angolą gracie już po raz drugi w tym roku, no i całe szczęście, że właśnie ten ważniejszy mecz niż ten poprzedni podczas towarzyskiego turnieju był wygrany. A powiedz mi, na przestrzeni tych lat, bo z Angolkami spotykałyście się w każdych mistrzostwach świata, czy zmieniła się ich gra, czy one w jakiś sposób zmieniły swój styl? Absolutnie tak, na pewno taki kibic, który nie do końca orientuje się i jest w środku tej dyscypliny sportu, może pomyśleć sobie Angola, kto to jest za światy. Absolutnie nie, to jest naprawdę zespół, który ma bardzo dobre predyspozycje fizyczne przede wszystkim. One są, jak widzimy, bardzo szybkie, mają bardzo dużą siłę, są praktycznie takie męskie po części i z nimi się gra bardzo trudno. Mają trenera światowej klasy, który zdobywał Mistrzostwo Świata. Więc tutaj na pewno ten progres będzie ogromny i ja obstawiam, że już za rok, dwa na pewno, to będzie zespół, który będzie wygrywał z takimi potęgami światowymi. I jestem o tym przekonana i możemy wówczas się również spotkać i porozmawiać, bo naprawdę już zrobiło ogromny postęp, widać tą przyłożoną rękę trenera i grają bardzo fajnie. Przy tej atletyce, jaką mają, to będzie naprawdę bardzo trudny przeciwnik i tym bardziej cieszy to dzisiejsze zwycięstwo. Gra w hali, w której spędziło się 17 lat? 11 lat rzeczywiście, no. Ja wczoraj byliśmy na takim krótkim spacerze i naprawdę było mi trudno, bo ja uważam, że potem nie spotkało mnie niestety fajna końcówka i dużo rzeczy się wydarzyło niestety rozczarowujących mnie, więc ten powrót taki, gdzie ten rozdział w moim życiu jeszcze nie do końca jest zamknięty, jest ciężki i taki trochę niepewne to uczucie, ale nie wiem co powiedzieć. Jakoś jestem tak emocjonalnie rozdarta. W takim razie jutro właśnie w tej hali w Lipsku wygrajcie Puchar Prezydenta. Nieważne z kim zagracie, ale wygrajcie go. Na pewno będziemy walczyć, bo tutaj nie trzeba nas ani motywować, ani prosić o to. Będziemy walczyć. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ty karnet znasz z Areny Lipskę, z tego słynnego meczu z FTC Rail Cargo Hungaria. Gdzieś pomyślałaś przed tymi karnymi, że jak Arena Lipsk, to już coś takiego grali? No rzeczywiście ten mecz to jest chyba mecz, który najbardziej zapamiętam przez całej mojej kariery, bo nie dość, że ten rzut wolny z prawej połówki w ogóle, który nie miał prawa wpaść, do tego jeszcze karne. Wtedy również rzucałam jako pierwsza i to, co powiązałam w dzisiejszej sytuacji, to było na pewno to, że idę jako pierwsza do karnego rzucać, tak. To ty wybrałaś siebie jakby na tę rzucającą w 11 kolejce, czy trener?
Nie, trener nie. My tutaj między sobą to ustalałyśmy i patrzyłam po oczach i pytam, idziesz i mówią dziewczyny, nie, mówię, dobra, jak ktoś musi iść, to ja niech będę to ja i no i tak to wyszło. Dziękuję bardzo.